witam Państwa. Po krótkiej przerwie zmieniamy temat na troszeczkę taki bardziej poważny, smutny, bowiem już niebawem 46. rocznica wydarzeń grudniowych. Ze mną w studiu jest pan Mieczysław Jurek, przewodniczący NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Więc może zacznę od pytania, jak wyglądają przygotowania do tegorocznej, do obchodów tegorocznej rocznicy, 46. rocznicy wydarzeń grudniowych? Ja myślę, jak co roku, z tą zmianą, że co roku raczej obchody były jednodniowe. Teraz chcemy zrobić te obchody dwudniowe i zacząć od tego, że obchody się zaczną o godzinie 12 na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Tam oddamy hołd ofiarom grudniowej rewolty, odwiedzając ich bezpośrednio przy mogiłach, w których te osoby leżą. Następnie 17 grudnia, jak co roku o 10 msza święta w Bazylice Archikatedralnej, o 12 modlitwa na Anioł Pański i przemarsz spod bramy stoczni pod pomnik Anioła Wolności i tam odznaczając jakby zasłużonych ludzi z tamtego okresu zakończymy uroczystości. Jesteście z nami jako związek, czy ktoś jeszcze? Ja myślę, że teraz już jest lepszy klimat, jeżeli chodzi o władzę, bo zawsze współorganizujemy to z Towarzyszeniem Grudzień 70, z Instytutem Pamięci Narodowej, z miastem i teraz do organizatorów jeszcze dołączył pan wojewoda. Także są to co najmniej cztery podmioty, które w dużym stopniu dokładają się do tego, aby uroczystości były na odpowiednim poziomie i w odpowiedniej oprawie. Panie przewodniczący, jak Związek Solidarność dociera do młodych ludzi? Bo jednak nie ukrywajmy, lata 70. na przykład mnie nie dotyczą osobiście, ja w tych czasach nie żyłam, ale też sporo młodych ludzi nie ma generalnie jako takiego spojrzenia na te czasy. Jak wy docieracie jako związek, jak wyniesiecie tego ducha, przekazujecie to następnym pokoleniom? W bardzo różny sposób. Przy zarządach regionu, przy Komisji Krajowej czy przy strukturach branżowych naszego związku powołujemy sekcję młodych. To są przeważnie ludzie, którzy już za młodych lat interesują się związkiem, docierają do naszych struktur, czy poprzez rodzinę, czy poprzez rodziców, czy w inny sposób. Tam się organizują, czy w komisję, czy w sekcję i razem się z rówieśnikami swoimi spotykają, rozmawiają, robią różnego rodzaju imprezy, uroczystości, docierają do zakładów pracy i szeroko rozmawiają o problemach młodego pokolenia, o takich, w których związek mógłby im pomóc. I sądzę, że to jest taką jakby dobrą metodą na to, żeby tłumaczyć przede wszystkim młodemu pokoleniu i uświadamiać, czym jest związek zawodowy, czym się zajmuje, jak można skorzystać z jego usług i jak samemu można się dołożyć do tego, żeby Związek Zawodowy Solidarność skutecznie trwał. A jakie wsparcie mają uczestnicy, jeśli oczywiście są to ludzie, którzy nadal żyją, tamtych wydarzeń i rodziny tych właśnie ludzi, którzy zginęli w tamtym czasie? To się odbywało w różnym okresie, w różny sposób. Ja sobie przypominam, w okresie, kiedy Andrzej Milczanowski był na przykład ministrem spraw wewnętrznych, a prezydentem był pan Bartłomiej Sochański, to wówczas jakby i minister, i miasto wyasygnowało pewną kwotę na zadośćuczynienie rodzinom ofiar grudnia 70 roku. Tak było bodajże dwa razy, potem był okres akcji wyborczej Solidarność i tam Solidarność wystąpiła do pani premier wówczas Suchockiej o to, aby jakby przyznać ofiarom
ofiarom i ich rodzinom renty specjalne. Ten temat pociągnięty został niejako przez pana premiera Buzka i w zasadzie te wszystkie najpilniejsze przypadki, te najpotrzebniejsze przypadki wówczas zostały załatwione, przynajmniej z tego co wiem, to w Szczecinie zajmowała się tym pani Rajmunda Tyszkiewicz z naszego regionu, prawnik. I ona jakby w swoim tej dążeniu doprowadziła skutecznie do wielu, wielu emerytur, które zostały przyznane. To może teraz zapytam o to, jak obchodzono rocznicę, bo jednak spotkaliśmy się tutaj w związku z 46. rocznicą wydarzeń grudniowych. Jak obchodziliście te rocznice w ubiegłym roku, w poprzednich latach? To znaczy, w zależności od tego, tak jak wspomniała pani wcześniej, jaka władza i jak się dołoży do tych uroczystości, tak te uroczystości przebiegają, bo jedna władza po prostu nie chce zaszczycić nas w Szczecinie swoją obecnością, nie przyjedzie prezydent, czy premier, czy ktoś i ranga tych uroczystości oczywiście jest obniżona, ale jeżeli uda nam się przekonać władze przede wszystkim warszawskie, instytucje. Czy to jest łatwe, przekonywanie właśnie władz? To znaczy, no, zapraszamy tak naprawdę na te uroczystości już prawie rok przed. Tak, żeby każdy sobie ułożył kalendarz, żeby każdy zaszczycił i tak dalej. No ale władza w zależności od okresu interesuje się tego rodzaju obchodami czy nie. Jedna władza, no najczęściej to jak się zbliżają wybory, niestety z przykrością muszę to powiedzieć, to wtedy na obecność tych tuzów można liczyć, a tak to różnie to przebiega, różnie to jest zainteresowanie. A jak pan tak patrzy na ludzi, którzy przychodzą tam, gdzie składacie kwiaty, przychodzi sporo ludzi? Młodzi, starsi, jak to jest? Tak, w Szczecinie jakby nie ma z tym problemów, zawsze dość duża liczba ludzi przychodzi pod bramę stoczni. Razem w hołdzie stoczniowcom maszerujemy drogą, którą stoczniowcy przeszli w 70 roku. Po drodze oddajemy hołd ofiarom, które w drodze tam poległy. I ta liczba się oczywiście zwiększa w sytuacji, kiedy przyjedzie czy pan premier, czy pani premier, czy pan prezydent, no to wiadomo, że wtedy to nabiera jakby innego wymiaru. Przeważnie tak jest, jak są rocznice okrągłe, to wówczas nie musimy specjalnie zabiegać, aby pojawili się w Szczecinie czołowe postacie z naszego kraju. Rozumiem. Ja panu dziękuję serdecznie za rozmowę i za przybycie. Muszę niestety już dziękuję kończyć, bardzo. Bo czas nagli. Moim gościem był pan Mieczysław Jurek, przewodniczący NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Dziękuję raz jeszcze. Państwa zapraszam na krótką dziękuję przerwę. Dziękuję bardzo.